Witam w kolejnym odcinku Let's Play Minecraft z Conquistor. Zrobiłem sobie mięsko, usmażyłem steaki, zrobiłem pochodnie i zrobię teraz w tym odcinku zapas kamieni. I straciłem moje kamyczki. Okej, to pozbieramy kamyczki i od razu weźmiemy się, zabierzemy za... Teraz nic praktycznie nie zrobię przez ten deszcz, więc tylko mogę sobie pomarzyć. Tutaj też chyba nic nie spotkał. No, pozbieram w każdym razie. Może natknę się na jakąś nową jaskinię. O, właśnie to miałem na myśli. To już chciałem skończyć. Musimy nazbierać trochę kamyków. Zrobimy trochę kilofów i przez noc pokopiemy. Bo jak na razie to nic mi się tutaj nie uda. W nocy nic nie nazbieram oprócz zombiaków i w ogóle. A przez dzień może będziemy kopać i dokopiemy się, albo ogólnie znajdziemy, może lepiej w tym odcinku po prostu zrobię sobie z wami domek, poszukam miejsca na domek, który chciałbym zrobić. Zrobimy domek drewniany, później będziemy ewentualnie go ulepszać. To nie będzie domek już stały, to sobie myślcie, bo ja chcę w mojej serii Minecraft robić filmy, które nie są w jednym miejscu, żebyśmy się zawsze przemieszczali. Jeżeli będziecie chcieć, żebym bardziej została, to piszcie, a ja ewentualnie zmienię swoją decyzję. Tu sobie postawimy. Jak na razie to po prostu kopię się tak, żeby zdobyć kamień, a przy okazji zrobić może jakąś ciekawą skinię. Może się dokopiemy do admin bloka. Myślę, że na pewno. Chyba, że mi się skończy wcześniej pika. Wcześniej próbowałem nagrać odcinek, ale miałem pewne problemy, więc zaprzestałem i pomyślałem sobie, że jak się uspokoi, wtedy dam mu spróbować jeszcze raz. No, a propos tego, no po prostu mamy jeszcze wersję jakby nieoryginalną. Jak wspominałem w wcześniejszych odcinkach. I ona czasami się buguje, nie wiem czemu. Pisze mi saving chunks i nic się nie dzieje praktycznie. No, jakby się gra zwiesiła. Jedyne co mogę zrobić, to wyłączyć i może jeszcze raz. Nic nie mogę wznowić ani żadnych takich rzeczy. Nie no, kilka razy po prostu uruchomić grę i powinna działać. Tak jak w tym przypadku, jeżeli mi utnie, to no, zrobię cięcie ewentualnie i będziemy dalej grać. Okej, to wystarczy na razie. Zobaczymy, jak tam jest u góry. To sobie zrobimy i to będziemy kończyć oczywiście, bo mam plan zrobić dom niedaleko tego miejsca, gdzie teraz mam taką jakby schronienie, bo to jest bardzo fajne kopalnie. Znalazłem tutaj dużo fajnych rzeczy i chcę ją kontynuować. Pajączki suszę, więc wolę się nie wychylać. Wezmę, zbieram sobie tylko węgla, bo tylko na tym mi na razie no zależy. O, tutaj już nie ma. Uciekło mi gdzieś. Chodź tu. Cześć! Może tak. Dawaj! Idziemy, idziemy. Tu nic ciekawego nie ma. Oprócz naszej takiej spirali. Uuu! Cześć, pajączku! Wiesz, jak ja cię nie lubię, jak atakujesz, tak? Bardzo! Nawet sobie nie zdaję sprawy. I tutaj. Co ciekawego znajdziemy tutaj? A, już wiem, co ciekawego znajdziemy tutaj. Dużo potworków. Ja tutaj mam po prostu jakiegoś pecha. Co jakiś czas mi się potwór pojawia, strasznie dużo. Chcę spokojnie zwiedzić tą przemiłą kopalnię. A tutaj taki creeper. Może zdobędziemy coś od ciebie. Chodź. Wybuchaj sobie jak chcesz. No ja chcę od ciebie tylko kilka rzeczy. Dobra, ja idę, uciekam stąd. Zwiedzę sobie, jak będę miał więcej rzeczy i będę miał po co tu przyjść. A teraz sobie zjemy. Smacznego! Zrobimy więcej tych pik, bo nie są tutaj dobre. Mam za mało i chcę zrobić więcej i pójść na jakąś wtedy bardziej lepszą wyprawę. Pająk! Czyli tam coś musi być fajnego, a tam właśnie byłem tylko przez chwilę i nie dokopałem, nie chciałem, się zrezygnowałem po prostu. Będziemy jeszcze później tam zwiedzać.
A dzień powoli chyba wstaje. Tak mi się zdaje i powinno. Tak być szybko zrobimy, tylko tak. Chowamy. To co niepotrzebniejsze. I robimy. Dobra, wystarczy. Jeszcze jeden. Teraz tak. Łopaty. Jeszcze jedno. No, jak mamy, no to zrobimy jeszcze jedną. I teraz tak. Uporządkujemy sobie to. A więc tą łopatę zużytą zostawimy. To tylko schowamy. No, to zużyjemy. Może tak to zrobimy. Trzy łopaty, trzy piki i trzy piki, bo bardziej z pik będę korzystać. A reszta to jakoś się ułoży. Aha. Najważniejsza rzecz to za to. Może nie teraz sobie jeszcze może szybko dobijemy to. Skończymy. O! Dobra, trudno pokopiemy w dzień. Nie szkodzi. Będziemy nawet raźniej. Nie zrobiłem miecza. Pewnie będziecie się zadziwiać, ale nie mam zamiaru. Bo na razie mi nie jest potrzebne, bo będę kopał w tych miejscach, gdzie jest jasno. Tutaj zrobimy jeszcze takie zejście. Nie, jak chcecie, chcę tylko twoje mięso. Drugiego słyszę. Pewnie za mną jest, nawet nie mówcie. Nie. Gdzie jeszcze wy, ale gdzie to ja nie wiem. Dobra, pokopiemy tutaj. No i co? I chciałem zrobić, a tu masz ci los. Zombie. Ohoho, patrzcie, grzybki. Zaraz ręką bijecie, mój kolego. Ojeju, ażem się wystraszył. Ale dubel. Nie, spadaj. Nie, po prostu to jest okropne. Ja nie wiem. Jestem. Nie no, ludzie. Nigdy nie widziałem dwóch creeperów i to taki double. Podwójny. Ja nie mogę. Najpierw to pozwiedzam, a potem tutaj coś wydobędę, bo na razie to ja mam tylko tutaj najgorsze, co mogło mi spotkać. Ja cię kręcę. Ale jak widzicie sami, jaskinia, musicie przyznać, że jaskinia nie jest nawet ciekawa. Oprócz tego, że zarobi się dużo potworów, którzy nie są mili tutaj. Nie chcę dawać na peaceful, bo to jest najlepsza właśnie. Najlepsza przyjemność, żeby powalczyć trochę przy zdobywaniu surowców. Okej, widzę, że tutaj coś będzie ciekawego. Teraz wam zaprezentuję mój super skok o jedną kratkę. Super. Po prostu. I jak widzicie, znowu kopalnia jest ekstremalnie duża. Już piasek widzę, więc. A co mi tam? Jak szaleć, to szaleć, nie? Ewentualnie się później zgubię i nie wyjdę. A to tylko najmniejszy problem, co może mnie spotkać. A chociaż nie spotka mnie, bo już wiem, gdzie jestem. Tak mnie tam kusi, żeby tam iść do was. Gdzie? O, super. Zabiło mnie i wyszedł z serwera. Przepraszam bardzo. Znaczy, słyszałem z singla. Ho, 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 ho. Pierwsze moje starcie takie. Mogę zrezygnować. Trudno. Przynajmniej wiem, gdzie jestem. Znaczy, nie spałem jeszcze u siebie w budynku, ale wiem, gdzie jest moja chata. A jeżeli nie, no to mamy problem. Nie mam co prawda jeszcze na tyle trzciny, żeby zrobić mapę i żelaza, znaczy redstone'a. No ale. No trudno będziemy szukać, jeżeli nie znajdę w tym odcinku. To w następnym już wam od razu przewinę, pokażę wam, no już dojdziemy do tego momentu, jak będę już w domku. I będę szukał tego domku, a jeżeli nie, no to trudno, nie było aż tak duże rzeczy, to po prostu zrobimy sobie jakby drugi raz. Świat. Czasu mamy tak na styk, prawie żebym tylko zobaczył wokół siebie, gdzie jest mój dom. Dobrze, że przynajmniej się rozpomniałem.
kiedy jest dzień, bo w nocy to nie jest za miłe uczucie szukać domu, który przeszkadzają jeszcze potwory, więc to nie byłoby na pewno miłe. Idę przed siebie, jak znajdę coś ciekawego, no to znajdę. Patrzcie, mam dirta. Co bym z niego zrobił? To jest tak bardzo potrzebny surowiec. Zrobiłem z niego dom, jak sami widzieliście. I zapieprzyłem sobie tym sprawę, bo teraz pewnie nie będę wiedział, jak on wygląda, bo się będzie wlepiał trochę. O, jak mi przykro. Nie umiem sobie przypomnieć, mogę jedynie stwierdzić albo przypuszczać, że miałem jakby niedaleko respawna domek. Mogłem zrobić tak, że mogłem sobie go zrobić. W ogóle zrobię sobie, jak będę już później trafiał, albo jak zrobię od nowa domek, zrobię sobie taki jakby z drewna tam, w tym miejscu, gdzie się respawnia, muszę zapamiętać miejsce. Zrobię sobie taki przystanek, gdzie będą jakieś tabliczki informacyjne. To jest bardzo pomocne, jak sobie zginę, albo jak będę chciał kiedyś sprawdzić, gdzie jest mój punkt respawniana. A tak to chyba idę w złą stronę. Albo będę szukał jakichś takich znaków. Nie wiem, no. Będziemy próbować. Tak mi się zdaje, że chyba to nie jest to. Najchętniej to bym kopał się w dół i szukał swojego domu. Bo w kopalni to jestem bardziej obecny niż na powierzchni. No nic, no. Cześć. Szkoda, że ten deszcz się tak kurde leje, bo to jest przeszkadza trochę. W ogóle osobiście nie lubię deszczu. Ale fajne miejsce. Tak kiedyś będę mógł się wybudować. Dobra, schodzimy. Pozbieram sobie trzcinę. Haha. Zasadzę sobie ją kiedyś, na pewno. Tam też sobie pozbieram. Gdzie by tutaj można było? Pomyślmy, no jest rzeka. Pamiętam, że była taka rzeka, ale nie była na pewno ta. Była taka dość fajna, bo była też w takim miejscu. A może wyjdziemy sobie po tej stronie? Może po tej stronie coś będzie ciekawego. Jeżeli w ogóle nie znajdę domu, chcę sami skończyć to, co tam zacząłem, bo tam jest ciekawy. Będę oglądał odcinki moje, które mnie zaprowadzają do tego domu, bo nic innego nie zrobię. Będę sobie przypominał, robił retrospekcję lekką. O, jeden z wąwozów. Przejdziemy się może nim. Tak, zaczyna się tu. Idziemy nim, idziemy aż do. Dotąd! Ale długi, co nie? No nic, jeszcze szybko się przejdę tam. I będziemy musieli kończyć, ponieważ to już będzie koniec odcinka. Ja będę szukał do skutku, aż znajdę moją chatkę. I w następnym odcinku spotkamy się ponownie. Może już w nowej chatce. Nie mogę teraz obiecać wam tego, bo nie wiem, jak to będzie wyglądało. Może wejdziemy na górkę i z górki pooglądamy naszą okolicę. Piękna strasznie, ale ja nie mam za bardzo czasu. No dobrze, no, będę musiał się z wami żegnać. Trzymajcie się, subskrybujcie, komentujcie. Życzcie mi szczęścia, abym znalazł swój dom. Cześć!